prędzej czy później zdobędą gola. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Sergio Busquets. No i znowu aut. No i Lam. Nie dał rady obrońca. No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Mario Götze. No, będzie gol? Ech, szkoda, niestety, pechowo. Lewandowski przestrzelił. Widać, że Robertowi bardzo zależy na dołożeniu dziś kolejnego trafienia. Suarez. Messi. Leo Messi strzela. Neuer bez kłopotu łapie tę piłkę. Teraz przejął Iniesta. Neymar. Challenge. Gra zatrzymana, piłkarz Bayernu Monachium faulował przeciwnika. Sergio Busquets. Blisko pole karne, może strzelać. Lam usiłuje zabrać piłkę rywalowi. Filip Lam teraz. Dobrze, przebił się. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Lam. Ribery. Zrobił wślizg. Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. Wściekle atakowany, ale proszę, jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Rakitic. Javier Martinez usiłuje zabrać piłkę rywalowi. Götze zostawił za plecami przeciwnika. Götze! Jest! Znakomicie! Jestem zaskoczony, bo oczekiwałem wyrównanego meczu. Takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewałem. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie odzwierciedlenie w statystykach. Ależ to było precyzyjne, mierzone uderzenie. Pewnie zmieścił piłkę tuż pod poprzeczką. Suarez strzał! Świetnie, brawa dla bramkarza. I będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego dla Barcelony. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Lewandowski. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Dobrze się pokazał. Wybija. Piłka wciąż w polu. Neymar. Dobrze próbował, ale stracił. Mario Götze. Piękna interwencja. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Javi Martinez.
Mimo faulu na Iniesta arbiter pokazuje grać dalej. No brawo, znakomicie uniknął teraz ślizgu rywala. Iniesta! Ależ wspaniale! Sędzia przyznaje rzut rożny Barcelonie. Lewandowski. Dobrze, wbiega na wolne pole. Robert Lewandowski! Odbił piłkę. Götze. Sędzia kończy pierwszą połowę 2-0. Jak twoim zdaniem zaprezentował się w pierwszych 45 minutach meczu Mario Götze? No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć... No i zaczęło się drugie 45 minut. Robert Lewandowski. Iniesta. Piłkarze Barcelony utrzymali się przy piłce. Sędzia pozwala grać dalej. Neymar. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Tak grając, tak strzelając, nie mają szans nie tylko na wygraną, ale nawet na remis. Andres Iniesta. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Miller. Sędzia gwiszcze, to może być druga żółta kartka. Druga żółta kartka wykluczyłaby go z gry. Arbiter był jednak w tej sytuacji bardzo pobłażliwy. I dziwię się, dlatego że to zagranie kwalifikowane. Jak wykorzystają z takiego miejsca, padają bramki. Było blisko, naprawdę blisko. Oddał piękny strzał z wolnego. Jestem przekonany, że już widział piłkę trzepoczącą w siatce. A tu Klops. Robert Lewandowski. No, z wykrycia i napastnik będzie miał szansę. Strzela! Nie ma gola. Pewna udana obrona. Lizdek arbitra dyktuje jedenastkę. Rzut karny i jeszcze czerwona kartka. Absolutnie słuszna decyzja arbitra. To może być kluczowy moment tego meczu. I mamy bramkę. Można się było spodziewać, że zamieni karnego na bramkę, ale zawsze pozostaje niepewność. Zwłaszcza, że ten bramkarz przecież wiele razy bronił jedenastkę. Dla zespołu, który prowadzi, wygląda to przyjemnie. Jest 3-0. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. W piłce Robben. Götze. Rakitic. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Javi Martinez. Robben. Arbiter zauważył faul zawodnika Barcelony. Tylko żółta kartka za to zagranie? Przecież już grają w osłabieniu. Powinni bardziej uważać przy takich sytuacjach. Robben. Ależ walka o piłkę. Iniesta.
stara się zabrać piłkę przeciwnikowi. Ładne dośrodkowanie. No i Lam. Dawid Alaba. Uderza! No gdyby nie on, byłby gol. Sergio Busquets. Jordi Alba. Szansa! Trafił w słupek! Aj, szkoda! Teraz Lam. Źle teraz kryje rywala Lam. Dobre, ofensywne wyjście. Dobra okazja! Wspaniała bramka, stanowiąca dowód ich dominacji na boisku. Mają przewagę liczebną i zdołali wykorzystać ją. Zdobyli bramkę, co wcale nie jest takie proste. Świetnie wykorzystał tę sytuację. Bramka obrońcy potwierdza, jak bardzo liczy się umiejętność gry na każdej pozycji. Bayern rozpocznie od rzutu wolnego. 4-0. Zapowiada się na pogrom. Suarez. Prosto w bramkarza. No, będzie gol! Mario Götze. Barcelona teraz przejmuje piłkę. Uderzenie. Był gdzie być powinien. Przepychanka w polu karnym, no ale nie ma co się dziwić. Będzie dośrodkowanie za chwilę rzut rożnego. Gol! Brawo, Barcelona! Zmniejszyli nieco rozmiary porażki. Brawa za postawę. Wiedzą, że już nic nie zdziałają, ale zdobywają jeszcze bramkę. 4-1 to spora różnica, ale czy do odrobienia? Cztery końcowe minuty regulaminowego czasu gry. Sędzia dyktuje rzut wolny. To może być ich ostatnia szansa. Rakitic. Jest szansa. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Piękna bramka, podkreślająca ich przewagę na boisku. Nie tak łatwo jest wykorzystać przewagę liczebną, gdy przeciwnik mądrze się broni. Im się udało. To pokazuje różnicę klas. Nie ma żadnej litości. Nie zdziwiłbym się, gdyby chcieli jeszcze dobić przeciwnika. Tak, są dziś całkowicie bezwzględni. Obnażyli wszystkie słabości swoich rywali. No i mamy jeszcze mocny akcent na zakończenie. Nie dali dziś żadnych szans rywalom. Dobitnie to podkreślają na koniec. Sędzia odgwizduje faul po wejściu, no a faulujący ma już na koncie żółtą kartkę. I za tę interwencję czerwona kartka dla obrońcy. Sędzia miał w tym meczu kilka dziwnych decyzji, ale ta jest stuprocentowo słuszna. Posłał piłkę w trybuny. Wysoko nad poprzeczką. Bayern Monachium zwycięzcą w dzisiejszym meczu. No, ta dzisiejsza wygrana szczególnie smakuje. Tak, to świetne uczucie.